Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny w Biomutant, odcinek numer 4 i tylko spójrzcie, gdzie ja w ogóle się znajduję. Udało mi się wejść na sam szczyt takiej wielkiej wieży. To jest w zasadzie już przez nas przyjęty punkt. Dzień nie trwa wiecznie. Dobrze go wykorzystaj. Dzień nie trwa wiecznie? Czy ciekawe, czy to jest jakaś, nie wiem... Chyba rzeczywiście może zajść ten dzień i wtedy jakaś noc będzie, ciekawa sprawa. W każdym razie, co w dzisiejszym odcinku postaram się wam pokazać, to... przejęcie jeszcze dwóch takich oto terenów wroga, no i później zaatakujemy sobie jakiegoś przeciwnika Glutomira, co najprawdopodobniej jest jakimś, nie wiem, powiedzmy bossem albo coś w tym stylu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Kurde, czy to jest możliwe, żeby zrobić takiego double jumpa? Nie mogę. Myślałem, że w ostatniej chwili mogę double jumpa zrobić, ale z tego co widzę, nie można w ogóle tutaj otrzymać damage'a właśnie z takiej wielkiej wysokości. Powiedzmy, że zawsze spadam na cztery łapy, jeżeli ma to jakikolwiek sens. To totem zasobów. Monument wzniesiony przez tych, którzy zbierali złom, próbując dbać o czystość okolicy. Udało ci się znaleźć totem złomu. Rozwal go, by zdobyć materiały do tworzenia broni. O, okej. Drzazgozłom. Jedyny rodzaj złomu, który nadal powstaje. Czy jakąś dechę udało mi się znaleźć? Dobra, po prostu wspaniale. Więc tutaj mamy tą główną misję, ale to postaram się zrobić za chwilę, więc pójdźmy sobie na samym początku tutaj. Jak tutaj umieścić punkt trasy, dobra. Więc teraz mamy przynajmniej na czerwono zaznaczone, więc biegniemy na zupełnie nowe rejony i zobaczymy. Witaj na Falopelagu, gdzie horyzont spoczywa na falującym glucie. No i chyba mamy jakąś walkę? Rzeczywiście, z kim ja w ogóle tutaj walczę, szczerze mówiąc? Na takich przeciwników jeszcze nie walczyłem, ale wszyscy poziom raczej da radę z nimi zawalczyć. Ale jacyś tutaj mroczni, kurde. Jakby jakieś cienie tak to wyglądają, więc ciekawa sprawa. No i w każdym razie da radę z nimi zawalczyć, wygrać. W sumie groźnie wyglądają, ale nie są aż tacy mocni. Więc proszę bardzo. I został pokonany. To jakieś bagna tak to wygląda to miejsce. Ciekawa sprawa, jednak ta kraina jest dosyć różnorodna. Uważaj na nadjeżdżające ciuchcie. Ciuchcie już chyba od dawna nie działają w tym świecie. Dobra, kolejne rzeczy do leczenia. O, gdzie ja w ogóle tutaj wchodzę? Kurde! Jakaś walka na bossów w zasadzie? No dobra, powiedzmy, że może będzie warto to wszystko zrobić. Więc na 10 poziomie, kurde, mogą być jakieś super dobre przedmioty możliwe, zobaczymy. Więc na samym początku tych najmniejszych postaram się załatwić. Ale to jest dosyć ryzykowna sprawa. Wbiłem tutaj w taką lokację, że no nie wiem. Ten na 6 może dam radę go jeszcze załatwić. Więc takie dosyć misje poboczne tutaj robię teraz. Dobra, ładnie. Jeszcze udało mi się tutaj jakoś odeprzeć ten atak, ale to nie jest jednak prosta walka. Dobra, jeszcze jakieś combo. Come on, w powietrzu? W powietrzu mi jeszcze uderzył? No nie. Dobra, chyba już powinienem go załatwić zaraz. 5 level, więc patrzmy, czy nas atakuje. Nic nie robi koleś nawet. Man? I tyle. Dobra, więc może było warto. Przeszukajmy, tak jest. I w zasadzie zobaczmy jeszcze tutaj jakieś skrzynki do sprawdzenia, więc czemu by nie? To miejsce wciąż odkrywa przed nami swoje tajemnice. A i okazuje się, że mamy tutaj automatyczną regenerację zdrowia po jakimś czasie, jeżeli właśnie nie walczymy. Więc teraz już nie muszę wykonywać żadnego leczenia. Z tych wszystkich przedmiotów mogę sobie spokojnie tutaj już pójść na nowe tereny i w zasadzie tyle. Dobra, tutaj jeszcze do lokomotywy chodźmy. Jakieś skrzynie kolejne, dobra. Sobie jakieś rzeczy do leczenia. Dobra, więc już tutaj nie przedłużając, widzę, że chyba noc została zakończona, a nie. Teraz jest noc, mamy księżyc, więc proszę bardzo, rzeczywiście jest tutaj pora dnia i nocy. W sumie nie zwróciłem na to do tej pory uwagi. Chyba jak tam była noc, to byłem w jakichś podziemiach wcześniej i nie zauważyłem. Dobra, w każdym razie, teraz jesteśmy chyba już u tych przeciwników, jak to w ogóle wygląda? A to jest jeszcze do zdewastowania? Elektroniczny złom? Przydatna rzecz. No właśnie, czyli te wszystkie totemy były w tym miejscu. I chyba częściej można je spotkać. Dobra, o i to jest już ta wroga nacja, więc postaram się z nimi zawalczyć. Ale mamy jakiegoś bossa. A, po prawej stronie, dobra, zaraz go załatwimy. Co jest? Miejsce odpoczynku. Udało ci znaleźć miejsce odpoczynku? A, to ten cały bonfire, dobra, zaraz zobaczymy.
Ten jeszcze potrafi rzucać? Co się dzieje? Może jakoś powinienem do nich strzelać. Trochę... Kurde, ten mój karabin mocno bije. Nawet dokładnie nie wiedziałem. Jakiś tutaj nowy karabin znalazłem ostatnio. Jeszcze go nie używałem, ale w każdym razie wolę chyba tą zwyczajną pięść. To jednak bije znacznie mocniej. Dobra, załatwiony i nowy poziom. I to jest automatyczna regeneracja zdrowia na maksa, więc... Fajna sprawa. Dobra, robimy kolejne combo. Jakiś tutaj kryty za 600, więc... Nie tragedii. I mnie złapał. Ile on to w ogóle bije? W sumie niewiele. Jak na razie. Dobra, może... O kurde, co to za ataki nowego rodzaju? Trzeba zwracać na to uwagę. Dobra, odbity. Tak jest. I chyba już go wykończymy, dobra. To miejsce ma w sobie jakiś spokój. Można tu odpocząć i nabrać sił. Warto tu przejść, kiedy dzień przeistacza się w noc i na odwrót. No dobra, to odpocznijmy. Zobaczymy, czy regeneracja zdrowia tutaj będzie. Tak mi się wydaje. Tak jak Bonfire w Dark Soulsach, tylko już się tutaj przeciwnicy nie respią, całe szczęście. Dobra, i gdzie ja miałbym się teraz udać? No tutaj jest ten cały obóz przeciwnika, więc... Postaram się kilka obozów dzisiaj załatwić. Może nawet całą krainę zobaczymy. No i na koniec właśnie ta walka z bossem. Jakimś przerażającym, więc zobaczymy. W każdym razie mamy kolejnego save'a. Posterunek Mitre Mob. Plemię miriadów medytowało tutaj dawno temu. Za dnia trudniej dać się zaskoczyć. Zobaczmy. No właśnie, czy jesteśmy w tym miejscu? No i postaramy się ten cały posterunek załatwić, ale nie widzę tutaj żadnych sojuszników. Czy żebym musiał tutaj solo wygrywać to wszystko? Czyli rozumiem, że chyba w tym miejscu będą się znajdowali nasi i może z tego miejsca przeprowadzimy jakiś atak, nie? O, rzeczywiście, dobra. Więc witam. Mówi, że czeka na ciebie. Chętnie zniszczy posterunek i zabije każdego, kogo w nim znajdzie. No dobra, jestem gotowy. Mówi, że oby tak było. Mówi, że zwiadowcy dostrzegli gniazdo ćmiaków w pobliżu posterunku. Jeśli je zniszczysz, ćmiaki powinny zalać to miejsce w poszukiwaniu nowego domu. Okej, o ćmiakach jeszcze w sumie nie słyszałem, więc to wywoła wystarczające zamieszanie. O to chodzi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ćmiaki wywołają brzęczącą wrzawę. No dobra, więc rozumiem, że do jakiejś jaskini mam się udać i zawalczyć na wrogów nowego rodzaju. Co się dzieje? Udało ci się znaleźć miejsce wspinaczkowe. Wykorzystaj standardowe sterowanie, by przejść do kolejnej półki. Skocz, by przestać się wspinaczyć. Dobra, więc zaskoczymy i w zasadzie tyle. Ej, co jest? No i zejdziemy do tych wszystkich demonów, potworów, ćmiaków jakichś. Gniazdo ćmiaków. A to po prostu są jakieś owady, więc wystarczy raz przywalić tyle, czy jak? Weź się do roboty i zniszcz je. Mocniej tutaj przywalaj tyle, dobra, jest to sprawa. Ale tutaj mamy do czynienia jeszcze z jakimiś mniejszymi... Kto to w ogóle jest? A, czyli w tym miejscu byli ci przeciwnicy z obozu wrogiego. Co oni w ogóle robili w tym miejscu? To ciekawa sprawa, co oni zbierali jakieś, nie wiem... jakieś rzeczy, nie wiem, ciężko powiedzieć. Więc dobra, więc tylko w zasadzie trzech, taka w sumie arena jak na walkę z bossem, ale... Nic nadzwyczajnego. A nie, muszę jeszcze niżej zejść. Co oni tutaj w ogóle robili? A, jeszcze więcej. Sprawa. Ej, co jest? What? Nie mogę tego uderzyć. Ten mnie tutaj teraz przeszkadza. Kurde, nie mogę misji wykonać, niestety. Dobra, więc skupmy się już na tym kolesiu, żeby nie było przeciwników. Dobra, odbity, tak jest. To powinno starczyć, więc teraz skupmy się na tym. Nice. Jeszcze będzie jakaś większa kolejna fala, czy jak to wygląda? Kurde, ten jak tutaj bije z karabinu. Na pół metra. Jeszcze jakkolwiek mu to wychodzi, dobra. A i po lewej stronie rzeczywiście mamy trzy takie
gniazda zniszczyć. No dobra, więc jeszcze jedno gdzieś się znajduje. Można by się spodziewać mnóstwa robactwa. A gdyby takich po prostu zostawić i pójść sobie w tą stronę. A nie, muszę jednak, nie starczy mi czasu, chyba jednak muszę tych załatwić. Kurde, jakie tutaj skille posiadają. Kurde, jeszcze jakiś z karabinu tutaj tak mi nawala, że nie wiem. Muszę się zaraz na nim skupić. Zaraz jakieś leczenie. Bra. Możesz wojować. Ten właśnie, co z karabinu bije, on ma całkiem potężne skille. Moc tutaj bije jednak, dobra, skupmy się na nim. On bije więcej niż ten ogromny. Kurde, jakie typy. To jest prosta misja. Już nie widzę, ale oni tutaj życia mają, dobra. Może jeszcze raz się uleczymy, dla pewności. Jeszcze tego leczenia mam całkiem sporo. Kurde. Jeszcze przeżył snajper jeden, ja nie mogę. Trudna misja jednak tutaj wyszła. Dobra, i ten? Wspaniale, i teraz tylko ten ogromny został, come on. Już raczej powinno dosyć prosto wyjść. Jeszcze z jakiegoś kopniaka próbuję, nie ma szans. Został zablokowany, tak jest. Dobra. No i ostatnie gniazdo pewnie jest właśnie za tą całą barierą, więc od razu to zniszczymy. Trzeba po prostu z tej pięści wykorzystać. Trzy razy pewnie przywalić i w zasadzie tyle. Jak te ćmiaki się tutaj dostały w takim razie? Teraz pytanie. Dobra. No i dewastujemy. Jeszcze mało? Chyba trzeba kilka razy i dopiero wtedy... Kurde, jakie potężne. Może z innej strony, nie wiem. Dobra robota. I po gnieździe ćmiaków. Ćmiaki pędzą na posterunek, ależ są wściekłe. Posterunek należy do twojego plemienia. No kurde, jak to po prostu wyszło, okej. Myślałem, że to ma jakoś wspomóc i dopiero teraz będzie walka. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję, wasze plemię rośnie w siłę. No tak, i teraz te wszystkie sklepy będą otwarte i może ten koleś właśnie przyjdzie, no właśnie. Kolejna może rozmowa tutaj będzie z nim? Dobrze chroniłem. O kurde! Jak wyglądam! Tak jest! Dobra, teraz samuraj! Mówi, że zdobycie drugiego wrogiego posterunku świetnie ci poszło. Możesz teraz nosić plemienne barwy. Dobra, mam zabójczy ubiór. Sądzi, że wrogowie uciekną, nim zdołasz ich dosięgnąć. Dobra, nice. No teraz jakokolwiek tutaj wyglądamy, proszę bardzo, jaki jestem przerażający. Jednak dobrze, że poszedłem w tą stronę, bardziej mi się podoba. Nie chciałbym być takim, co mają ci przeciwnicy moi obecni, a mógłbym właśnie z nimi zawierać sojusz, ale wydaje mi się, że ten strój obecny na tego samuraja, come on, to wygląda coraz lepiej. Sezonem huraganowym się nie dyskutuje. Sezon huraganowy jest obecny, jakiś tutaj silny wiatr? Ciekawe, czy tutaj jakieś sezony są pogodowe na przykład w tej całej grze? Czy to ma jakikolwiek sens? Może? Zobaczmy na mapę. Czyli teraz chciałbym to jeszcze zobaczyć, tak jest. Kolejna kraina, tym razem z tej strony, no dobra. To dziwne, że nie może jeszcze tych double jumpów robić, ale... No, muszę przyznać, że dobrze wygląda ta cała grafika. Trawa mi się bardzo podoba. Myślę, że jest dosyć taka realistyczna. No, nie wiem, czy realistyczna, raczej nierealistyczna, tylko taka... raczej pastelowa, ale myślę, że wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o taki realizm, to z pewnością nie byłaby taka kolorowa i tak dobrze równo skoszona w realnym życiu. Jeżeli chcecie taki realistyczny wygląd, to polecam takie gry jak na przykład Kingdom Come Deliverance, albo jeszcze była taka polska produkcja, jak ona się nazywała? Zaginięcie Ethana Cartera. Tam jest chyba w tych dwóch grach, przypominam sobie, najbardziej realistyczna grafika przyrody, taka w porównaniu do rzeczywistości, bo to, co się tutaj dzieje, to raczej nie jest takie jak w rzeczywistości, tylko takie bardziej pastelowe. Ale trzeba przyznać, że przyjemna grafika. To spór opunkt.
O ten skrawek ziemi stoczono wiele wojen. Co za marnotrawstwo. No to mamy walkę z bossem, o kurde, dobra, skupmy się może na tych najmniejszych na samym początku, żeby tutaj ten wielki nas nie zaatakował. Niech ci nasi się na samym początku nim zajmą. A jeszcze, kurde, jak macha tym ogonem jakiś wielki koleś. Niesłychana sprawa. Dobra, ten mi już nic nie chce wykonać, nice. Więc powoli wychodzi, ale... Podobają mi się jednak te walki na dużej ilości postaci, nie wiem co wy o tym sądzicie. Oj, nawet nasz zginął. Okej, czyli jednak można tutaj przegrać te wszystkie walki, jednak jakoś to jest mierzone. I teraz chyba tylko ja zostałem. O, to jednak nas czeka tutaj pojedynek, trzeba było naszym pomóc bardziej. Nie zauważyłem tego. Jednak tutaj mocniejsza, trudniejsza walka to jakiś tutaj oczywiście przeciwnik wysokiej klasy. Skupi się na tych mniejszych bardziej, chyba nie wiem. Kurde, jakie ataki. Dobra, come on, bijemy kolesia. Już chcę mieć 1v1 z tym bossem. Jak bije! What the hell, co on bije jak jakiś smok, kurde, wawelski. Porąbane. Dobra, muszę jakoś tutaj z daleka na samym początku cisnąć, dobra. Chciałem jeszcze zablokować, ale nie było takiej możliwości. Dobra, teraz bijemy z bliska. Co jest? Nasz przyszedł. Nasz boss, what the hell? Taka jest możliwość w ogóle? Jakie ciekawe, okej. Okay. Nie wiedziałem, że to jest możliwe. Patrzcie, jak walczą kreatury. Nasz też jest tutaj przerażający, dobra. Jednak ciekawie to wygląda, że takiego bossa możemy mieć po swojej stronie. Co wy o tym sądzicie? Dobra, come on, robimy combo i 1/3 zadana, więc teraz przemiana fazy, inna faza. Zobaczmy. Dobra, i kontynuujemy kombosy. Patrzcie, jak się pali. On bije w tego naszego całe szczęście, więc mamy tutaj czyste ataki. Kurde, ale jednak tutaj dostałem trochę. Uleczmy się, już dużo leczenia otrzymałem. Kurde, jaki jest stwór przerażający. Jeden z trudniejszych. Ale z tego bije tylko jakieś 100, a patrzcie na to, to jednak większy damage. Prawie 500 na blisko. Dobra, come on. Nie mogę się zablokować przed nim. Trochę głupio. Dobra, kolejna faza. Zajdę go od tyłu od razu. No i tak należy go tutaj bić. Dobra, jakieś tutaj kryty lecą. No tak, niech ten nasz dobrze tankuje i w zasadzie tyle. Ten jeszcze z jakiegoś... Nie wiem... Ognia, nie wiem czy to ogień, raczej zamrożenie można powiedzieć. Ej, nasz boss poległ, o nie! Ale słabo! Nie spodziewałem się, że to jest w ogóle możliwe. No, muszę go pomścić. Come on, dobra, daliśmy radę. Nice. Mogę naszego jeszcze przeszukać? Najlepiej. A ten nic nie miał? Taki ogromny smok i na nic go nie stać, niestety. No, ciekawe walki. Na duże ilości postaci, co wy o tym wszystkim sądzicie? Myślę, że pod tym kątem jeszcze wiele postaci różnego rodzaju, na przykład takie bossy z jednej i z drugiej strony. Myślę, że fajnie to jednak się prezentuje. Więc piszcie w komentarzach, jaki jest wasz taj pogląd na tą grę. Dobra, więc... A, jeszcze mamy kolejny posterunek. Nice. Kolejny save. Zobaczmy. No i tak, znajdujemy się tutaj, jasna sprawa. Więc powoli już tutaj odkrywamy tą całą mapę, ale zanim to wszystko jeszcze wygramy, no to jeszcze sporo czasu mije. Tymczasem, no postaram się właśnie ten... posterunek załatwić. Z uwagi na falę, wiatr może być tu silniejszy. Jest władca, który rządzi tym posterunkiem. Dobra. Wyzywam cię na pojedynek. Nie spodziewał się najazdu na swój posterunek. Teraz już jednak wie, dlaczego współpracujesz z ich rywalami. Dobra, najazd, przekonaj. Przekonam go. Może zadziała, bez walki. Nie wie, czy lubi cię na tyle, by oddać posterunek bez walki. Jak można mnie nie lubić? Nie da się tak łatwo oczarować. Musisz walczyć. No dobra. No i znowu z takim, to naprawdę. Nie, linia obrony. Gdy ich obrońca padnie, poddadzą się. Są jeszcze jacyś nasi z tego, co widzę rzeczywiście. Kurde, jakie ataki tutaj koleś posiada. To rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś przerażającym bossem.
To jest chyba trochę inne od tego, z którym walczyłem. To na dwóch nogach tutaj chodzi. Więc nieco jakieś tutaj inne ataki. A w zasadzie ma o wiele mniej życia, tamten miał jakieś trzy paski, a temu szybko to wszystko schodzi, ma jeden pasek. Więc wydaje mi się, że raczej bez kłopotów powinno to wszystko zadziałać. Czemu on jeszcze tutaj pluje? A nie, teraz już poszedł inaczej. Kurde, dobra, trochę mnie jednak tutaj zaatakował. Jakie fale! O kurde! Dobra, uleczmy się. Jesteśmy na fulla, jeszcze mogę na daleko sobie go tutaj cisnąć, ale to nie jest w moim stylu. Ja osobiście wolę na bliskie odległości. Kurde, daj mi do siebie podejść, koleś. Come on, dobra, jeszcze ominęliśmy. To jednak o wiele więcej bije. Na bliskie odległości, proszę bardzo. Kurde, nie zdążyłem jeszcze. Ataki specjalne, dobra. Dosyć tego. Jeszcze w sumie tak go załatwili, tyle. Nice. Posterunek należy do twojego plemienia. Dobra. Posterunek zwyciężony. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Gdzie ten władca się jeszcze chowa? Już prawie wszystko mu tutaj zniszczyłem. Ciekawa sprawa. Mówi, że zdobycie trzeciego wrogiego posterunku świetnie ci poszło, a przeciwnik jest na tyle słaby, że można stawić mu czoła w jego forcie. Dobra, wykończmy ich. Mówi, że w starciu z tobą nie mają szans. No dobra, więc co to oznacza? 1300 metrów? Chciałbym się w sumie jakoś, nie wiem, teleportować, bo to jednak trochę daleko, ale... Szczerze mówiąc, nie wiem jak to zrobić. Kurde, to miasto jest po prostu ogromne. Gdzie w ogóle się teraz znajduję? Mapa? Cały czas tutaj? Tych wszystkich miejscówek nawet dokładnie nie poznaję. Jeszcze mnie tutaj nie było, więc wiele rzeczy byłoby tutaj do sprawdzenia. Interakcja. Ale chciałbym najbardziej do tego... do tej teleportacji, kurde. Zrobiłem jakieś kółko i w zasadzie tyle. A, już chyba wiem jak należy sobie radzić, czyli z tej strony. I no postaram się teraz chyba zaatakować tego bossa. Przy okazji mam jeszcze jakiś awans, zaraz, jak to w ogóle wygląda. Plus 10 spójrz siły. Na te mięśnie. Tak jest. Full siła, 170. Od razu sobie na maksa tutaj porobię, bo to więcej się chyba bije wtedy. No dobra, więc patrzcie tylko na mapę, już udało mi się właśnie podejść do tego głównego fortu przeciwnika i rozumiem, że... Ten konflikt między tymi dwoma klanami zostanie już zaprzestany, bo jeden z nich po prostu zostanie zrównany z ziemią. To jest w zasadzie ich ostatnia główna baza, więc... No cóż, taka pierwsza najważniejsza misja będzie już za nami. No i później jeszcze może na tego bossa zdążymy zobaczyć. To forteca plemienia Miriadów. Przyjaciół, a może wrogów. Lepiej się tam udaj. O kurde! Tylko tak się przekonasz. Patrzcie tylko na tą całą armię, co jest po naszej stronie. Mają się czego bać jednak. Jednak dobrze, że z tymi tutaj podjąłem współpracę. Tutaj kolejni. Kurde, niesłychane. I tutaj mamy bossa największego. Kurde, ale szaleni. To ostatni bastion plemienia. Podbij fort, a rozbijesz ich opór. Plemię uzna twoją władzę. Najlepiej, na razie nie mogę, już tutaj wszyscy przygotowani. Jaką mają obronę? To miejsce zostało dokładnie przeczesane. Nie ma tu niczego, z czym sobie nie poradzisz. Planują wystrzelić cię ponad murem, używając procorzutu. Najpierw jednak musisz zdobyć kask, na wypadek gdyby coś poszło nie tak. A skąd to wziąć? Najlepiej będzie, jeśli znajdziesz go sobie na własną rękę. Nie powinno to być zbyt trudne. Występują tylko w jednym rozmiarze. Okej, czyli mamy jakąś zupełnie inną misję z kaskiem tym razem? Czegoś tędy? No dobra, zdobądź kask, zaraz zobaczymy. Ale jak to w ogóle zrobić? Czyli to tędy miałbym się udać? Chyba tak. Jeszcze z tej strony mamy tych... z innej rasy, ale w zasadzie
Nie muszę sobie z nimi radzić. To Fort Miriadów. Zupełnie jakby przepływała przez ciebie rzeka. A, dobra, w takim razie tutaj znajduje się kask, więc tych już raczej będę musiał porobić. No to w zasadzie bez żadnych już tutaj przerażających przeciwników, z takimi to ja już sobie wielokrotnie radziłem. Dobra, kurde, nie dał rady się ochronić, no niestety. Połowę zdrowia później. Dobra, ładne combo i teraz kolejny. No tego wystarczy tylko tutaj zablokować, jeżeli będzie atakował i w zasadzie tyle. Man? Są w ogóle mnie nawet nie zaatakował ani razu. Dobra, tyle. Wspaniała sprawa. Może coś jeszcze ze sobą trzymał, ale... chyba jednak nie. Dobra, i w tym miejscu jest kask niby? Chyba tak. Dobra, otwieramy. I proszę bardzo, wszystkie w jednym rozmiarze. Trzeba tutaj wykopać. Mogę wybrać kolor? Come on. Byłoby całkiem fajnie wrócić do Sifu. Dobra, jeszcze jakieś tutaj przedmioty poboczne, to jakiś magazyn z tego co widzę, więc fajnie sobie to wszystko od razu zabrać. No ale nie będę teraz się ulepszał. Może jakoś później jeszcze zobaczymy na koniec odcinka. Tym razem jednak tylko zbiorę te przedmioty i w zasadzie tyle. Możesz to odpowiednio wykorzystać. Dobra, więc wracamy do Sifu i ciśniemy z samym natarciem. Dobra, więc proszę bardzo, już jestem w zasadzie tutaj na miejscu, no i czeka nas ostatni fort przeciwnika, więc... Trzeba uderzyć tam, gdzie zaboli ich najbardziej. Zadać im jak najwięcej cierpienia. Tak jest, niech rozpęta się chaos. Ty jesteś młotem, oni gwoźdźmi. Kurde, dobrze, tak jest. Dobra, i na solo misję ciśniemy. Tak jest. Jeszcze ktoś przybył? Jacyś sojusznicy? Nice, dobra. O kurde, duża ilość. Jak sobie na pięciu radzić jednocześnie. Teraz dam radę. Jeszcze sobie tutaj ulepszyłem trochę bronię, więc... teraz biję za jakieś tutaj 600, więc nie ma tragedii, okej. Trochę już tutaj większe kombosy. Myślę, że to całkiem dobra taktyka tutaj. Pójście full w siłę. Zobaczymy, jak to jeszcze później będzie działało. Kurde, najbardziej mnie denerwują ci snajperzy, co na daleko biją. Najwięcej damage potrafią zadać i sobie stoją właśnie na dalekiej odległości, więc... skupię się jednak na nich, dobra. Trochę jeszcze oberwałem, więc od razu jeden opatrunek sobie wykorzystam. Trochę jednak potrafią tutaj uderzyć czasami. A co z naszymi w ogóle? Czy żebym tylko ja tutaj przeżył? Jeszcze ktoś z naszych podobno został tutaj wysłany. Dobra, załatwiony. Okej, okay, teraz dalsza jakaś droga z tej strony, zaraz zobaczymy. Dobra, kolejne jeszcze leczenie, wspaniale. Ja jeszcze tego leczenia mam całkiem sporo. Ja się żebym przejmować. W każdym razie interakcja. Rozpalić ogień. Suchotraw chyba łatwo zajmie się ogniem. Musisz tylko zapewnić iskrę, która roznieci pożar. Płonie jaśniej niż światło. Nawet tutaj się spaliło, okej, okay, tego się w zasadzie nie spodziewałem. Może warto było nie niszczyć tego całego miasta, tylko dla siebie to później wykorzystać. Kolejnych pięciu. No nie! Niech tutaj do mnie podejdą, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak ta sztuczna inteligencja się prezentuje. Domyślał się, żebym w ogóle tutaj, żeby tutaj w ogóle wejść, nie? Nawet ich nie widzę, szczerze mówiąc. Come on, kolesie. Co wy kombinujecie? Pojedyncze, czy o co tutaj w ogóle chodzi? Czy oni w ogóle wejdą do mnie? Halo, panowie? O, jednak udało mu się wejść do środka. Dobra, ale to każdego mogę wtedy pojedynczo. Bo jakoś chyba razem nie potrafią. Więc to jest jakaś tutaj taktyka w tych budynkach po prostu czekać, albo w sumie... nie chce mi się nawet czasu marnować. W zasadzie nie są jacyś mocni przeciwnicy, więc... tak na razie wychodzi to dosyć prosto. Tutaj jeszcze kolejni. Więc proszę bardzo, ładujemy combo. Tak jest. No w zasadzie tutaj spamowanie X-a chyba najwięcej zadaje z tego co widzę. Jeszcze mam jakieś tutaj inne ciosy. Ale z tego co widzę nie biją one aż tak mocno, te inne kombosy, ile ten kolejny. Jakieś tam kilkaset. Mam taki atak, że dwa razy z X-a i raz z trójkąta i to wygląda tak.
Całkiem nieźle, ale wydaje mi się, że po prostu spawanie X-a wygląda lepiej. Więc kolejna arena załatwiona i trzeba cisnąć jakoś dalej. Tutaj jeszcze jakieś bronie mieli, może warto by było to wykorzystać. Oczywiście trzeba pójść w inną stronę, ale może jeszcze tak przy okazji zbadamy sobie, co oni w ogóle tutaj trzymali. Na przykład z tej strony, nie, czarna ściana mnie tutaj blokuje niestety, więc nie tak łatwo. No może fajnie by było zwiedzić tą całą lokację, nie? Tu jeszcze się coś pali. A tędy jakieś dodatkowe przejście? Może jakiś sekret odnajdę? Pora zrobić to, co prawe z naszego punktu widzenia. Dobra. Jakiś skrót ciekawy odblokowałem. A, okej. Bardzo proszę, to skwierczogień. Popracuj przy niej, niech zacznie skwierczeć. Dobra, ale pytanie... A, ja mam to zdewastować chyba. Ładnie skwierczy. Czyli taka, powiedzmy, balista albo coś w tym stylu, może właśnie tak ogniem strzelać. Przydałoby się na jakiegoś bossa. Jakby tutaj był, to by było ciekawie. O, co to jest? Trutoszpon wydaje się wystarczająco mocny, żeby sforsować bramę. Pewnie wystarczy, że dobrze wycelujesz, strzelisz i pociągniesz. Miriadzi kierują się zrozumieniem pojęcia wyższego dobra i kodeksu honorowego. Wierzą, że zjednoczenie plemion to jedyny sposób na przywrócenie pokoju. Jest ktoś w domu? Liczył, że zakończy się to inaczej. Nie ma sensu walczyć, zamiast się jednoczyć. To byłaby walka o nic. Dobra, nie masz już nadziei. Będzie walczył o każdy skrawek nadziei na zjednoczenie plemion i ocalenie drzewa życia. No, trzeba będzie z tym zawalczyć. Ostateczny boss plemienia. Może właśnie się na nim skupię i w zasadzie tyle. Może to będzie najlepsza taktyka, może wtedy się reszta tutaj podda jakoś. A, w zasadzie widzę, że mam też jakichś naszych wokoło, okej. No, skupię się na tym wrogu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy okazuje się, że jakoś dobrze tutaj potrafi atakować. Dobra, obroniliśmy się. Tak jest, no po prostu dowódcę będę atakował i w zasadzie tyle. Całkiem dobrze to wychodzi, reszta w ogóle się nie zorientowała. Kurde, nie zauważyłem. Muszę częściej to obronę wykonywać. Dobra, proszę bardzo, po raz kolejny... What? Dwa razy naraz mnie zaatakował, no niestety. Kurde, jakie on tutaj ataki posiada. Dosyć szybki jest. No dobra, jakoś wychodzi. No i myślę, że wystarczy tego zaatakować i w zasadzie tyle. Reszta by się wtedy już poddała z tych wrogów. Tak jest, dobra, ładne combo. I zaraz będzie załatwiony. O, w ostatniej chwili. Tak jest. Złapany. Wrogi Sifu został pokonany, a los jego plemienia jest w twoich rękach. Możesz zdecydować o ich losie, jednak twój wybór będzie miał swoje konsekwencje. Ty zadecydujesz o losie wrogiego Sifu. Sugeruję jednak, by nie okazywać litości, tak jak nie okazano by jej wobec ciebie. Wykończ go, mogę go zamordować jeszcze, naprawdę? Czy być aż takim złym człowiekiem? Oczywiście, że tak. Najlepiej. Jego ziomkowie gotowi są zginąć za niego. Jednak on uważa się za szczęściarza, że ma kogoś bliskiego, kto gotów jest w jego imieniu kogoś wykończyć. Każdy jest kowalem własnego losu, na dobre i złe. Nie można cofnąć swoich czynów. Padają jedni po drugich, aż wszystko zostanie opanowane. Musisz zdobyć wrogie posterunki i osłabić ich plemię, by rzucić wrogiemu Sifu wyzwanie w ich forcie. No dobra, więc tam jest kolejny fort. Tym razem tak wyglądają. No wszyscy grają w jakiegoś baseballa. Futbol amerykański. A przerażający. O kurde.
Ja wolę tych samurajów. Twój Sifu jest zadowolony. Twoja pomoc pozwoliła im odnieść zwycięstwo i przypieczętować los wrogiego plemienia. Wciąż jednak chcę przypieczętować los świata. Kwestią czasu jest, kiedy drzewo umrze. Los świata? Los nigdy nie jest sprawiedliwy. Na dodatek ceni sobie nieustraszonych. To twoim obowiązkiem jest sprawić, że coś stanie się kosztem czegoś innego. Że coś do czegoś doprowadzi, a coś innego zostaje zniszczone. Jest w tobie o wiele więcej siły niż wtedy, gdy cię poznał. Plemię liczy na twoją siłę i na to, że zajmiesz się pozostałymi wrogami. Więcej siły? Jak zdobyć więcej siły jeszcze? Wzrost twojej siły jest efektem waszej współpracy, a trzymanie się z nimi do samego końca pozwoli ci rozwinąć skrzydła, gdy nastanie początek nowego świata. No dobra, więc to było w sumie na tyle. Jeszcze 20 metrów w tą stronę, a na co to wszystko? Interakcja? To bumerang miriadów. To jeszcze jakiś bumerang, żemy zyskał, okej. Dobra, wspaniała sprawa. Nie ma to jak opowieść z niespodziewanym zakończeniem. No dobra, więc proszę tylko bardzo, jaki mamy tutaj wspaniały widok po pokonaniu tego całego bossa. Trzeba przyznać, zobaczcie tylko na to, jak może tutaj ładnie spaść. Więc ciekawa sprawa, okej. No i teraz zobaczcie tylko na mapę, mogę właśnie tutaj zaatakować zupełnie inne plemię. Zanim to zrobię, pamiętam, że była tutaj ciekawa misja, to jest misja poboczna, tak? Umieść punkt trasy, no właśnie, a tutaj jest misja główna. Zamoczony? No właśnie tego Glutomira chciałem odwiedzić, to już od jakiegoś czasu. Więc zaraz tam będę na miejscu, no i zobaczymy jeszcze tą walkę z bossem na koniec odcinka, więc chwila, moment. Dobra, więc na koniec chciałem wam jeszcze pokazać walkę na tego całego Glutomira, na jakiegoś bossa i wydaje mi się, że to jest jakoś z tej strony. No świetnie załatwia się interesy. To jest wejście do jakiegoś bunkra ogromnego, więc wydaje mi się, że właśnie to sobie teraz sprawdzimy. Tak jest. Jeszcze jakieś drzewa nawet tutaj rosną. No ciekawa sprawa. Co z tego w ogóle tutaj wyjdzie? Jakaś znakomita arena. Dobra. Więc że jeszcze jakiś safe mamy tutaj do sprawdzenia, okej. Czemu by tego sobie od razu nie zrobić? Więc będzie można szybko tutaj przejść na walkę z bossem, jeżeli przegramy, powiedzmy, jakimś sposobem. Zobaczmy. No i tak, jestem przy tej walce z Glutomirem. Jak go teraz wyzwać na pojedynek? A zaraz, zaraz, jeszcze tutaj coś było, nie? Nic nie było, wydawało mi się. Więc witam. To ten jest Glutomir? What? Glutowy nie jest najłatwiejszym językiem, ale zdaje się, że chce wyrazić radość ze spotkania przyjaznej duszy. Nie trafiają się obecnie zbyt często. Mówi, że dobrze znów cię spotkać. Mówią na niego Glutomir. Może pamiętasz go z przeszłodni, gdy próbował uczyć cię pływać? Mam traumę z dzieciństwa o tym. Pamiętam. Mówi, że zawsze uważał cię za prawe dziecko. Nadal wyczuwa w tobie dobro. Nawet z daleka. Glutomir mówi, że wspomnienia bledną zaskakująco szybko. Wszyscy składamy się z kawałków tego, co pamiętamy. Tylko razem możemy je złożyć w kompletną historię. Opowiedz mi o Lupa Lupinie. To jest ciekawa sprawa, bo on zamordował naszych rodziców. Wiele ci nie powie, ponieważ sam nie chciał o nim zbyt dużo słyszeć. Nie rozumie, jak ktoś może być tak okrutny, mimo że zna powody stojące za jego zachowaniem. Glutomir mówi, że nasza pamięć zachowuje wspomnienia i chroni je, póki nie jesteśmy gotowi ponownie się z nimi zmierzyć. Rozumie, że wracasz, by zmierzyć się z Lupalupinem. To było twoim przeznaczeniem przez wszystkie te lata.
Mówi, że tamta katastrofa nie pokonała drzemiącej w tobie prawości. Iskra twojego dobra świeci tak samo jasno jak niegdyś. Teraz musisz to sobie przypomnieć i przejść do czynów. Twoje życie to twoje życie, a nie historia, którą ci o nim opowiedziano. Dobra, pragnę zemsty na Lupalupinie. Rozumie, dlaczego szukasz zemsty, jednak uważa, że nie uświadamiasz sobie, jak będziesz się czuć, gdy już jej dokonasz. Widzisz? Moja strona. Do boju, mroku. No cóż, wydaje się jasne. No właśnie, jestem po mrocznej stronie miecza, come on. Pierwszy odruch czasem bywa zgubny. Właściwy wybór to zawsze najfajniejszy wybór. Następnym razem spójrz na to z sercem. Mroczny mrok w mroku. Tak jest, mroczny mrok w mroku. Mówi, że życie na glucie stoi przed tobą otworem. Jest tyle możliwości podróżowania, choć nie zawsze jest lekko. A ty jak lubisz podróżować? Z przygodami. W takim razie idź na pełną falę. Problem w tym, że jest się wtedy skazanym tylko na siebie. Przynajmniej dopóki nie dotrzesz do kolejnego brzegu i nie poznasz nowych przyjaciół. Spisał już świat na straty. Nawet po glucie nie zostanie ślad. Dziękuję ci za twoje wysiłki w odglucaniu fali. Zastanawia się, dlaczego bujasz się z plemieniem jagnich. Oni by tylko gniazdowali. Zero rozrywki. Przecież mają rozgrywki? Rozrywki, co ja chcę w ogóle powiedzieć. Nie wiem, jakie mają rozrywki. Oni żyją w tych gniazdach? Powiedzmy, że tak. Chyba poznaliście innych jagnich. Ale wróćmy do gluta. Wierzę, wczoraj już przeminęło. Tylko to, co zrobisz dzisiaj i jutro, pozwoli ci ruszyć naprzód. Musisz odłożyć przeszłość na bok, przynajmniej chwilowo. Nie może opuścić stacji głębinowej, bo zanieczyszczenia uszkodziły izolację jego skafandra. Musisz zebrać odpowiednio dużo złomu, by naprawić jego ślizgosiupnie. Zacznij od tego starego wraku na zewnątrz. Wróć, kiedy zbierzesz złom. Nie ma czasu do stracenia, jeśli chcesz, by ślizgosiupnia była w formie pozwalającej stanąć do walki z puchciem chrumem. No dobra, a gdzie ten wrak się znajduje? Masz szczęście, bo na wybrzeżach wciąż można znaleźć ładunki sprzed apokalipsy. Uważa, że jakaś tankownica uderzyła w rafę i poszła na dno. Okej, czyli mamy 100 metrów w jedną stronę. A tutaj jest jeszcze jakieś przejście z tego, co widzę, więc zaraz, zaraz. A to ciekawa sprawa. Pamiętam, że... Nie wiem, jakieś... Tutaj opowieści było, że ten Glutomir to jakiś boss albo coś w tym stylu. Byłem przekonany, że to jakaś walka z bossem będzie, ale jednak nie. Czy to był właśnie tylko ten mały koleś i w zasadzie tyle? No dobra. Nastał nowy dzień. Niedługo może ich nie być. Mogę jakoś szybciej tutaj wchodzić? Żaden pułap ci nie straszny. Nie da się szybciej tutaj wchodzić po drabinie, już miałem nadzieję. Więc zobaczmy sobie jeszcze tą misję, może znajdziemy jakieś tutaj... Szczątki, coś z tego wyjdzie. Znajdź sposób na obniżenie poziomu gluta. Tylko pytanie, czy ja mogę po tej linii chodzić jakoś? Okej, dobra, da radę. Więc bohater tutaj potrafi... O! Zaraz przechylam się w jedną stronę. Ja tak prosto, dobra, jeszcze interakcja, więc zobaczmy. 10 ruchów jest możliwych. Okej, więc to wystarczy tak przekręcić, to już jest chyba dobrze. I tyle. To nie było super ciężkie. Dobra, więc to chyba wypompuje tą całą wodę. Czy tam gluty, czy tam nie wiem co. Dobra. No i co tym razem? Pytanie. O, mamy walkę z przeciwnikami. Jakiś to nowy rodzaj, co to jakieś szczury? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, no dobra.
Jeszcze mogę zawsze z daleka zaatakować, ale w zasadzie to nie w moim stylu. Ile to w ogóle bije? Ten cały... topór, czy tam jak to w ogóle nazwać? Do rzucania, już zapomniałem. Tomahawk. A i tutaj do zniszczenia jeszcze mamy kolejne przejście, więc należy tutaj załadować. Może coś z tego wyjdzie, dobra. Więc proszę bardzo. I tutaj może będzie ten cały... Ta cała rzecz, której szukam. O, zaraz, zaraz! Udało ci się znaleźć zagadkę z płytą drukowaną? Aby wybrać, które światło ma być zaznaczone, użyj LSLS. By zmienić kolor światła, wciśnij A. Zmiana koloru jednego światła zmieni także przyległe światło. Wykorzystaj wszystkie dostępne ruchy, by światła paliły się na zielono. Dobra, czyli to mogę tak samo zrobić? Jak to teraz wykonać? To nie jest prosta sprawa. O nie, nie wiem jak to w ogóle zrobić. Najlepiej... I tyle. Dobra, daliśmy radę. Czyli płyta została zhakowana. Może coś z tego wyjdzie. W sumie ta inteligencja jest bez sensu w takim razie, jeżeli to daje tylko dodatkowe ruchy. Lepiej jednak w tą siłę tutaj cisnąć, więc z tego jestem zadowolony, że tak to wybrałem. Jeszcze ładownik z nabojami, okej, dodatkowe rzeczy, jeszcze jakaś apteczka. W zasadzie poza odcinkiem się jeszcze jakoś poulepszam. No i gdzie my teraz się znajdujemy? Jest i złom, tak jest, dobra, więc przeszukajmy i tyle. To już nam wystarczy. Jeszcze jest jakaś tutaj kontynuacja tych wszystkich tuneli? A to o co tutaj chodzi? A, mógłbym się wspinać, dobra, jasna sprawa, zobaczmy. Kurde! Jak to teraz zrobić odpowiednio? O, dobra, jakoś zadziałało. I tutaj trzeba było się w sumie udać. O kurde! Jacy wrogowie! Dobra, to jest raczej bumerang z tego, co ja tutaj biję. Czyli to jest hugel, jakiś przeciwnik. Kurde, jak to nawala? Czy on będzie jakoś mnie atakował na bliskiej odległości? Nawet nie mam kiedy tego zablokować. Dobra, zablokowałem, chyba teraz daliśmy radę. Patrzcie, jakie w ogóle tutaj kombo mu zrobiłem. Jak ja straszny jestem, dobra. Dobra, załatwiony, więc interakcja, zbieramy pod nim przedmioty i szukamy kolejnych... O kurde, gdzie wpadłem? Do jakiejś przepaści niewidzialnej. Już myślałem, że znowu poza mapę wyjdę. Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy wrogów. Co im... Jakieś mini działko tam posiadają, o kurde. Jak sobie tutaj radzić? Mini boss partyzantów, no dobra. Tylko najbardziej mnie to działo boli. Nie wiem jak to w ogóle trzeba będzie sobie na to radzić. No właśnie, dobra, jakoś się cofniemy, żeby to działo mnie tylko nie widziało. Albo po prostu sobie podejdę do tego i w zasadzie tyle, postaram się to jakoś zniszczyć. Dobra, okej, okay, teraz można już normalnie walczyć, części ślu... Ślizgo siupni. Udało ci się znaleźć skrzynę z częściami ślizgo siupni. Takie skrzynie rozsiane są po całym świecie i zawierają części, dzięki którym dostosujesz swoją ślizgo siupnię, które nawet nie wiem czym w zasadzie jest, więc ciężko powiedzieć. Kurde, ten bossak tutaj nawala mocno. To jest jednak dosyć utrudniona walka. Trzeba sobie z kilkoma na raz tutaj radzić. Dobra, więc zawsze mogę jeszcze z tego bumerangu korzystać, także tutaj ma potencjał. Dobra, tych się pozbądźmy. Bijących na dalekie odległości, oni są czasami dosyć denerwujący. Kurde! Koleś jaką broń ma, widzicie? Ma kibel na patyku, w ogóle o co chodzi? Jaki koleś? To jest najbardziej... Najlepszy design broń, jaki w życiu widziałem po prostu. O kurde! Co to w ogóle za broń jest? Kto w ogóle dostał tutaj... Wymyślił coś takiego, to trzeba mieć, nie wiem, podwyżkę dla tego twórcy. Niesamowita sprawa. Dobra, mogę go jeszcze zablokować, tak jest. No i teraz patrzcie na ten atak. Jeszcze mu tutaj wskoczyłem na głowę. I tyle! Mordujemy! A ja chcę mieć taką broń, błagam. Dajcie mi ten kibel na patyku. To jest niesłychana sprawa. Dobra. To jest ta ślizgo siupnia, co on tutaj tworzy? Każdego dnia można odnieść wrażenie, że to już się wydarzyło. Dobra. Kończy
płetwa. Może będę mógł jakoś tutaj po tych wszystkich terenach wodnych podróżować. Dobra, więc tutaj przedmiotów to chyba... A, to jakaś maska! Dość osobliwy przedmiot. Jakaś maska jeszcze, ale to sobie zobaczę już poza odcinkiem, dobra. Więc zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy. Wycieki ropomaterii z morskich platform wiertniczych toksanolu zatruły deszcz, a ten dostał się do otwartej fali i wód gruntowych. Teraz wiemy, że proces ten miał długotrwały wpływ na ewolucję zwierząt. To właśnie w ten sposób powstaliśmy. Dobra, i to było na tyle. A coś jeszcze jest do sprawdzenia? Tutaj wyłamane drzwi, więc nie wiem, zobaczmy z tej strony. Wygląda na to, że przełączniki należy ustawić tak, by przez przewodniki przepływał odpowiedni ładunek. Jeszcze parę ruchów w lewo. Dobrze je wykorzystaj. Dobra, już załatwione? Dobrze. Tyle prądu powinno uruchomić serwomechanizm, który aktywuje układ. Dobra, czyli temu naszemu już w zasadzie chyba pomogliśmy, więc zobaczmy, co on o tym wszystkim sądzi. Czy jeszcze będzie miał jakieś dodatkowe kłopoty? Udało mu się przywrócić ślizgosiupnie do działania. Masz już hakolinę i odzysko sieć. Brakuje pancerza i silnika o mocy wystarczającej do pokonania gęstego gluta w bardziej odległych miejscach. A, okej, okay. Czyli to jakiś statek, powiedzmy. Będę mógł właśnie po tych wodach podróżować. A co to jest jakieś taj rzeczy? W ogóle nie mam pojęcia, hakolina? Na fali unosi się sporo szczątków, które mogą blokować drogę lub wymagają odholowania. Potrzebne jest zatem urządzenie, które to umożliwi. Glutomir mówi, że Gizmo stworzył działo do ślizgosiupni. Jednak zamiast pocisków strzela ono gumikwakami, piszczącymi rozpraszajkami na puchciochruma. Dzięki temu zyskasz czas, by zająć odpowiednią pozycję. Z pewnością znajdziesz gumikwaki, jeśli udasz się do chlupa. Dobrze zna falopelak i wie, gdzie pływają gumikwaki. Oznacza to, że spotka cię zaszczyt odwiedzenia chlupa w Topciochlupsku. On ci wskaże, gdzie znaleźć gumikwaki. Kurde, jakie to jest w ogóle tłumaczenie w tym tytule. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślał, jak to w ogóle było po angielsku, ale... Jak przetłumaczyć z angielskiego gumikwaki? Topciochlupsko? Chlupie? Co to w ogóle jest wszystko? Nie jest pewien, ale gumikwaki to zapewne pozostałości po ładunku, który w dawnych czasach poszedł na dno. Gumowaty materiał, z którego je stworzono, zapewne sprawił, że wypłynęły na powierzchnię, gdy pojemnik z nimi uległ zniszczeniu. No okej, okay, teraz mogę skorzystać. Proszę bardzo, kieruj ślizgosiupnią. Tak jest, dobra, zaraz to wszystko jeszcze zobaczymy. W zasadzie chyba mi starczy na dzisiejszy odcinek. Czytaj, całkiem spore postępy zrobiłem. Mogę to jakoś w ogóle wyskoczyć z tego miejsca? Dobra. Więc posiadam już tą całą ślizgosiupnię. I w kolejnym odcinku postaram się jakoś z niej skorzystać. Pora na przygodę. Na dobre, zobaczyć czy na jakieś nowe tereny. Więc gdzie miałbym się teraz dostać? Zapytaj chlupa o gumikwaki. Okej, okay, czyli to jest z tej strony, jasna sprawa. Co jakaś tutaj misja w sumie główna, to jeszcze jest sporo misji pobocznych, ale jeszcze zobaczymy, jak ja będę to wszystko przechodził. W każdym razie mamy już tutaj dwie fortece, więc wspaniała sprawa. Nasz kraj się tutaj powoli rozrasta, więc wspaniale. Więc w przyszłym odcinku zobaczymy, co będę robił. Może właśnie ten Glutomir, może jeszcze jakieś misje poboczne zobaczymy, a później pójdę sobie na kolejną arenę na tego na fortecy nerdów i tyle. Więc to było na tyle na dzisiejszy materiał. Zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki z tej gry oraz innych gier. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.